Witajcie w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w TSJ4. Pierwszy odcinek, czy też pierwsza część nowego sezonu 2031-32 wyszła nam fantastycznie. Jak widzicie, jesteśmy liderem Pucharu Świata z całkiem przyzwoitą przewagą. Dwa zwycięstwa, dwa razy drugie miejsce, raz trzecie, więc pięć razy na podium jak na razie. No a teraz przechodzimy do turnieju czterech skoczni, później do turnieju polskiego, więc będzie dzisiaj o co walczyć. Jeśli chodzi o turniej czterech skoczni, to wygrywaliśmy go raz, raz byliśmy na miejscu drugim, raz na trzecim. Czy ten dorobek się zmieni po tym turnieju? Mam nadzieję, że tak, bo chciałbym tutaj sięgnąć podczas tego turnieju po jak najlepsze miejsce. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z naszym planem, to może nawet po drugie w karierze zwycięstwo. Natomiast skok kwalifikacyjny bardzo kiepski. Jesteśmy w parze z Kacprem Tomasiakiem, o którym całkiem sporo mówię w tym sezonie, bo naprawdę młody Polak tutaj bardzo dobrze sobie radzi. No ale no szkoda trochę, że tak się trafiło. Natomiast jest to duża ciekawostka. Niestety, ten skok pierwszy nie będzie najlepszy. Obejmujemy prowadzenie, tylko że przed nami raptem kilku skoczków zeskoczyło. 128,5 metra, noty niezłe, a Kacper jest minimalnie o 0,4 punktu za nami. Mam nadzieję, że wejdzie jako lucky loser, no ale czy tak będzie, to zobaczymy. Natomiast nasze miejsce na pewno nie będzie imponujące po tej pierwszej serii. Jest to miejsce siódme i widzimy 30, która wchodzi do serii finałowej. I jest tu oczywiście Kacper Tomasiak, świetnie. No i z tego siódmego miejsca spokojnie możemy zaatakować jakąś wyższą pozycję, ale to, co tutaj zrobili Polacy, to jest po prostu niewiarygodne. Inauguracja turnieju czterech skoczni, a po pierwszej serii prowadzi Habdas przed Juroszkiem, Łukaszczyk czwarty, my na miejscu siódmym i Tomasiak na dziewiątym, a jeszcze mamy gdzieś tam Pawła Wąska, więc naprawdę wygląda to dobrze. No i na prowadzeniu Hegli, 134 metry, Tomasiak czwarty. No i zobaczymy, czy będziemy w stanie włączyć się do walki o podium w tym pierwszym konkursie turniejowym. Dużo lepiej na progu, tylko że za agresywnie. I co? Bardzo dużo tutaj ryzykowałem. Ciągnąłem ten skok jak tylko mogłem. I co? Punktowo tracimy do Ortnera i Hegliego sporo. Trzecie miejsce w tej chwili, ale ostatecznie w dziesiątce zakończymy. Na którym miejscu? Na szóstym, więc jeszcze zanotowaliśmy awans. Szóste miejsce na inaugurację spokojnie daje nadzieję na zwycięstwo nawet w turnieju albo na podium. Tylko że Czofenik, no, ta jego nota fenomenalna. A to oznacza, że może być ciężko, bo on tutaj od razu zawiesza tą poprzeczkę bardzo wysoko dla nas. No ale cóż, nic z tym teraz nie zrobimy, pozostaje dalej walczyć. Zbliżył się też do nas Czofenik w klasyfikacji Pucharu Świata wyraźnie, no ale mam nadzieję, że w Garmisz znowu to my odskoczymy Austriakowi. Zaraz zobaczymy, jakie warunki. Bardzo dobre, bardzo korzystne, więc mam nadzieję, że je wykorzystam. No i jak ten skok kwalifikacyjny? Na progu całkiem przyzwoicie. Wydaje się, że to będzie dobra próba. No i jest fantastyczna próba. To był jeden z najlepszych skoków, jakie oddałem w ogóle w Garmisz. 142,5 metra. Naprawdę dobry skok i zwycięstwo w kwalifikacjach. Oby tak samo dobrze potoczyło się to w konkursie. W parze jesteśmy z Tomaszem Pilchem, który skacze 141,5 metra i prowadzi. No co się dzieje, że znowu trafiamy na Polaka i to jeszcze dobrze dysponowanego? No ale dobrze, zobaczmy. Ładnie na progu, tylko za dynamicznie. Stracimy dużo wysokości i to jest słaby skok. Ale szkoda, 19 miejsce, żebyśmy tylko awansowali jako lucky loser. Tak, to się udaje, na szczęście. Ale naprawdę niebezpieczna sytuacja i znowu walka będzie, żeby gonić czołówkę. Ale powiem szczerze, teraz to nie wygląda dobrze. Jeśli nie uda nam się tutaj dużo punktów odrobić, to pozostanie nam walka o podium turniejowe. Zwycięstwo już za bardzo odjedzie, a ten skok perfekcyjny nie będzie, i to mówiąc delikatnie. Prowadzenie obejmujemy. Trochę pomogły warunki, mam wrażenie. Natomiast, co nam to da? Bo jeszcze bardzo dużo skoczków. No, popatrzmy może po prostu. Daje nam to znowu szóste miejsce. Nie jest źle. Odrobiliśmy naprawdę dużo. Byliśmy blisko podium. Gdyby ten pierwszy skok był troszkę lepszy, to nawet mogliśmy walczyć o zwycięstwo. Więc wciąż jesteśmy w grze, ale łatwo nie będzie. Herl, Palosari, Miller. Czołowa trójka. No i ten turniej jak na razie jeszcze bez podium dla nas. Więc nie wygląda to najlepiej. No ale może ta austriacka część potoczy się ciekawiej. Zazwyczaj to w tej niemieckiej wydaje mi się, że jesteśmy lepsi. No ale może tym razem będzie odwrotnie. Więc przechodzimy do kwalifikacji w Innsbrucku na początek. Na progu wydaje się, że nieźle.
a ostatecznie ta próba jest całkiem przyzwoita. Daje nam miejsce szóste, ta szóstka do nas się przykleiła w tym momencie. Takie odnoszę wrażenie. Lindwik wygrywa te kwalifikacje. Na kogo trafimy? Czy znowu na Polaka? No nie, tym razem Francesco Ceccone, który skacze słabo. Więc powinniśmy sobie tutaj bez jakiegokolwiek problemu poradzić. Zobaczmy. Ładnie na progu. Trochę pasywnie w powietrzu, ale... ale daleko. Najważniejsze, że daleko. Warunki pomagały. Odwrócił się wiatr i zaczął troszeczkę wiać pod narty pod koniec. Pięknie. Prowadzenie z całkiem przyjemną przewagą nad Czofenigiem. I jeszcze paru zawodników zostało. Paolo Sarri jeszcze tutaj się do nas zbliżył znacząco. Natomiast prowadzimy po pierwszej serii, to jest bardzo istotne. Na prowadzeniu w tym momencie Jan Habdas, 128 metrów. Czy będziemy w stanie wygrać te zawody w Innsbrucku? Warunki są ok, mam nadzieję, że się uda. Zobaczmy. Za wczesne odbicie. Może być ciężko. Zrobię co w mojej mocy, ale niestety. Czy podium chociaż będzie? No nie ma. Więc znowu, po raz kolejny bez podium w turnieju czterech skoczni, w konkursach tegorocznego turnieju czterech skoczni. No i nawet sporo zabrakło, bo ta trójka uciekła punktowo znacząco reszcie rywali. Gratulacje dla Jana Habdasa za zwycięstwo, ale Paolo Sarri, Czofenik przed nami, a to oznacza, że w turnieju czterech skoczni naprawdę będzie ciężko, a i Czofenik cały czas do nas po trochu odrabia w Pucharze Świata. Natomiast, jeżeli w Bischofshofen znowu będziemy gdzieś w top 6, top 5, to myślę, że podium turniejowe jest bezsprzeczne, bo tak równa forma, jeszcze dobre warunki mamy, trzeba to wykorzystać, tak równa forma i stabilna w turniejach jest niezwykle ważna. Nie patrzyłem na wyniki innych zawodników, ale jeśli miewali wpadki, to możemy być pewni turniejowego podium na koniec. Bardzo dobry skok kwalifikacyjny, 140,5 metra dał nam zwycięstwo. No i zaraz zobaczymy, z kim będziemy skakać w parze. Asahi Sakano z Japonii. 135 metrów, więc całkiem dobra próba Japończyka. No a co my pokażemy w tej pierwszej serii ostatniego finałowego konkursu turnieju czterech skoczni? Ładnie na progu. W powietrzu trochę był ten skok szarpany. Nie tak dobrze, nie tak czysto jak w kwalifikacjach, ale mimo wszystko prowadzimy po pierwszej serii, więc nie jest źle. Za nami Paolo Sarri, Ortner, malutkie różnice punktowe tak naprawdę. No dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, jak to się wszystko poukłada. Kto będzie na prowadzeniu? 141 metrów Schustera i on prowadzi z dużą przewagą. 137,5 metra musielibyśmy skoczyć, żeby go wyprzedzić. Mam nadzieję, że to się uda. Jest naprawdę duża szansa. Zobaczmy. Nieźle to wygląda, choć za pasywnie może trochę. Ale czy będzie te 137,5 metra na styk? Udało się. Uff, naprawdę się z tego powodu cieszę. Wygrywamy ex aequo. Wygrywamy ex aequo z Jonasem Schusterem. No tego się nie spodziewałem. Wow. Ależ końcowe rozstrzygnięcie tutaj tego ostatniego konkursu turnieju czterech skoczni, ale fajnie, że przynajmniej w jednym konkursie mamy nie tylko podium, ale i właśnie najwyższy stopień podium. Bo to oznacza, że no myślę, że z Czofenigiem nie wygramy, bo widziałem, że on w czołówce był w większości konkursów, wygrywał z dużymi przewagami, więc myślę, że to on będzie zwycięzcą tegorocznego turnieju, a dla nas miejsce drugie lub trzecie, tak mi się wydaje, więc czwarte w karierze już podium turniejowe, ale zwycięstwo wciąż tylko jedno. No dobrze, że to jedno przynajmniej było, a myślę, że w kolejnych sezonach powalczymy jeszcze o kolejne zwycięstwa. Więc ten turniej możemy potraktować jako umiarkowanie udany. Dobrze, że trochę tutaj dołożyliśmy punktów Czofenigowi, znowu ta przewaga zrobiła się bezpieczniejsza, a teraz mamy kolejny turniej i kolejną szansę na dobre wyniki. Tym razem turniej polski, w skróconej wersji Wisła, Szczyrk, po jednym konkursie tylko i dwa konkursy w Zakopanem. Zimowa aura w tym jedynym konkursie w Wiśle. Warunki natomiast wietrzne nie są najlepsze, wiatr taki ni to boczny, ni to z tyłu i mocny niestety. Dziesiąte miejsce w tych kwalifikacjach zajmujemy. Enzo Milesi z Francji je wygrywa, więc tutaj ciekawie się zadziało. Granerud w ogóle jak długo na prowadzeniu, Jan Habdas w tym momencie. No i ruszamy do walki w turnieju polskim o jak najwyższe miejsce. Ładnie na progu, choć nie wiem czy nie troszkę za wcześnie, w powietrzu wygląda to nieźle. Ale do czerwonej linii zabrakło całkiem sporo. Natomiast miejsce piąte nie jest złe. I punktowo wygląda to całkiem przyzwoicie. Możemy powalczyć o podium, a nawet o zwycięstwo jeszcze. 132,5 metra i prowadzi Markus Miller, więc daleki skok. Warunki niestety nie sprzyjają kompletnie. No i ruszamy. Oj, oj, oj.
duża wpadka niestety po wyjściu z progu. I kto wie, czy w ten sposób nie skreśliliśmy się z walki o zwycięstwo w tym turnieju, bo to jest dopiero 14 miejsce. Straty punktowe nie są jakieś potężne, ale trochę są niestety. Natomiast wygrywa Jan Habdas chyba drugi raz w tym sezonie już. Czy dobrze mówię? Trzeci raz. Trzy zwycięstwa Jana Habdasa. Ależ on tutaj w tym sezonie ma taką falowaną formę, no bo początek sam był świetny, potem była zapaść i wypadł z czołowej dziesiątki gdzieś w te okolice, a teraz znowu jest piąty. W mgnieniu oka to się wszystko wydarzyło. A Kacper Tomasiak na miejscu siódmym w tym momencie. Trochę trofenik odrobił niestety do nas, ale mam nadzieję, że za chwilę się to zmieni. Przechodzimy do zawodów w Szczyrku. No niestety, no w ramach turnieju polskiego zaczęliśmy naprawdę słabo ten sezon, ale ja mówiłem, turniejowo i jeśli chodzi o cały Puchar Świata, te wyniki naprawdę nie są dla mnie w tym momencie jakieś priorytetowe. Impreza mistrzowska, Mistrzostwa Świata w lotach, to jest to, co mnie najbardziej w tym sezonie interesuje, ale to będzie dobra próba. Lądowałem na dwie nogi, bo bałem się tutaj lądowania telemarkiem i wychodzi na to, że pobiłem rekord skoczni w tym momencie, słuchajcie. 108 metrów. Co to była za próba w Szczyrku? Ja nie mogę. No ale też warunki się ułożyły pięknie. 107,5 Nikaido, ale my o pół metra jeszcze to przeskoczyliśmy. No więc bardzo się cieszę, że mogłem pobić rekord polskiej skoczni. W DSJ-cie nie jest to łatwo, to się rzadko zdarza. Prowadzi Nishida i Raimund 106 metrów, troszkę słabszy wiatr, ale widać, że się wzmaga. No i ruszamy. Czy to będzie podobna próba jak w kwalifikacjach? Ładnie na progu, ładnie w powietrzu. I jest daleko, jest pięknie. 105,5 metra, ale bardzo wysokie noty, które dały mi prowadzenie, mimo krótszego skoku od tej dwójki. Więc możemy sporo odrobić tutaj w Szczyrku. Wciąż jesteśmy w walce o zwycięstwo tak naprawdę całego turnieju. Na prowadzeniu Raimund, 107 metrów, duża przewaga, ależ tutaj wysoko zawiesił poprzeczkę, musimy znowu skoczyć perfekcyjnie teraz. Zobaczmy. Nie wiem, czy nie lekko spóźniony skok, ale w powietrzu wysoko i dużo ryzykowałem, wychylony byłem mocno do przodu. 107,5 metra i telemark, i jakie noty, słuchajcie, no tutaj wszystkie trzy skoki w Szczyrku były kapitalne. Rzadko się coś takiego zdarza, bo tak naprawdę tylko ten z pierwszej serii miał drobne mankamenty, a te skoki z kwalifikacji i ten finałowy teraz to były skoki niemal doskonałe. Ale zobaczcie, co w ogóle Polacy zrobili w tym konkursie. Tomasiak czwarty, Habdas piąty, Pilch szósty, Łukaszczyk siódmy i to tyle, ale naprawdę kapitalne wyniki. To jest piątka Polaków w siódemce. Niesamowite. A nasza przewaga jak na skocznię normalną bardzo duża tutaj. No i wciąż, tak jak już powiedziałem, jesteśmy w grze o zwycięstwo całego turnieju. Tak mi się wydaje. Czwarte zwycięstwo w sezonie, czyli 26 w karierze to już było. W tym sezonie przekroczymy 30 zwycięstw. To jest raczej pewne. Tak mi się wydaje. No a teraz na koniec dwa konkursy w Zakopanem. Na skoczni, którą również bardzo lubię. Niestety warunki nieco gorsze. Nawet zdecydowanie gorsze, bo wieje z tyłu. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko sobie poradzę, choć ten skok kwalifikacyjny będzie bardzo słaby. Bardzo słaby. Na szczęście to są tylko kwalifikacje, ale gdyby to była pierwsza seria, to byśmy nawet nie awansowali. Więc trzeba się teraz znacząco poprawić, ale tam na progu kompletnie nie trafiłem. No i zobaczmy, jak będzie w pierwszej serii zawodów w Zakopanem. No lepiej trafiony skok na progu, chociaż też nie jakoś super. To też będzie średnia próba. No niestety coś tutaj w tym sezonie Zakopane mi nie sprzyja. Straty są całkiem spore, ale myślę, że jeśli tym razem uda się dobrze trafić na progu, to będzie duża poprawa miejsca 11 na wyższe. Troszkę też lepsze warunki. Lepiej, teraz lepiej na progu, wyżej nad zeskokiem, to będzie fajna próba. Też nie jakaś super, na pewno nie wybitna, ale obejmujemy prowadzenie. No i myślę, że o parę miejsc do przodu się przesuniemy, nawet na podium, a wygrywa Enzo Milesi. Zwycięstwo Francuza, pierwsze od wielu, wielu, wielu lat. Niesamowita sprawa, on już miał przebłyski formy przecież. Gdzieś tam kwalifikacje wygrał, co było ogromną sensacją, ale myślałem, że to jednorazowy wyskok. A tu proszę, Francuz wygrywa zawody Pucharu Świata w Zakopanem przed Markusem Millerem i przed nami. Niesamowita historia. Naprawdę jestem w szoku. No ale pięknie, gratulacje. Jeśli chodzi o generalkę, poprawiamy swoją sytuację znacząco nad Trzofenigiem. No i przechodzimy do finałowego konkursu turnieju polskiego. Mam nadzieję, że to będzie konkurs
udany dla nas, no bo tutaj wciąż jesteśmy w walce o zwycięstwo. Warunki są fajne, lekki wiaterek pod narty, trochę taki boczny może też, ale nie są to złe warunki. Chyba lekko spóźniony skok, ale no liczę na to, że w konkursie głównym w końcu uda się to wszystko fajnie ustabilizować. Czwarte miejsce w kwalifikacjach to nie jest zły wynik. No i przechodzimy do konkursu. Low Rocos 140 metrów, więc wysoko zawieszona poprzeczka. No i ruszamy do walki. Ładnie teraz na progu, ładnie w powietrzu. 140 tutaj nie będzie, ale 136,5 metra, wysokie noty, ale to dało tylko siódme miejsce. No jestem zaskoczony, myślałem, że gdzieś tutaj przy trójce będziemy. No ale to też dlatego, że bardzo małe różnice punktowe. Wąsek w ogóle znalazł się w czołówce pierwszy raz od dawna. Przed nami na prowadzeniu Nikaido 139 metrów, no więc może być ciężko go wyprzedzić, a to oznacza, że może być ciężko w ogóle się tu znaleźć na podium. Ojej. No niestety, w tym sezonie było już kilka wpadek wynikających z tego, że za bardzo do przodu szedłem agresywnie. To jest jedyne, z czym momentami w tym sezonie się zmagam, że właśnie te odbicia są za bardzo kierowane do przodu. Rzadko się to zdarza, ale czasami tak. No i teraz w bardzo ważnym momencie się to przytrafiło. I to sprawia, że niestety z podium turnieju polskiego musimy się raczej pożegnać. Raczej na pewno. Natomiast zwycięstwo Pawła Wąska to jest spora sensacja. Na polskiej ziemi w Zakopanem na pewno miła niespodzianka. Bresadola i Nikaido również na podium. Łukaszczyk, Tomasiak, młodzi Polacy wysoko. No, miejsce 16. Ogromne rozczarowanie. Mogło być dużo lepiej. Przede wszystkim, gdyby było chociaż przyzwoicie te miejsca gdzieś tutaj, no to byśmy mieli prawdopodobnie podium tego turnieju, ale w tej sytuacji niestety za duża strata punktowa najprawdopodobniej. Trochę też z pewnością Czofeń do nas odrobił, no ale nie mamy na to wpływu. Zakończyliśmy w ten sposób dwa turnieje, które no są już za nami. Odbyły się jeden za drugim bezpośrednio, a teraz wracamy do zwykłych konkursów Pucharu Świata. Przenosimy się do Azji, do japońskiego Sapporo, gdzie mamy świetne warunki na przywitanie. No takie warunki w Sapporo to ja lubię. Przyjemnie się skacze, gdy na tej skoczni wiatr jest pod narty. Na dwie nogi lądowałem, nie chciałem tutaj ryzykować telemarku. 139 metrów, no mogłem lądować telemarkiem, bo nawet za 140 metrem spokojnie można bezpiecznym telemarkiem tu lądować. No ale to tylko kwalifikacje. Troszkę słabszy teraz wiaterek w tej pierwszej serii, ale da się skoczyć lepiej technicznie niż to zrobiłem w kwalifikacjach, więc zobaczmy. No i to chyba będzie lepszy technicznie skok, tak mi się wydaje. Podobny odległościowo, troszkę chyba krótszy. Tak jest, pół metra. 138,5, ale bardzo wysokie noty. Przede wszystkim był ten telemark teraz i prowadzimy po pierwszej serii. Więc wygląda to dobrze. Przechodzimy do serii finałowej. Na prowadzeniu Markus Miller, 138 metrów. Niewielkie różnice punktowe w czołówce. No, jest szansa na kolejne w tym sezonie zwycięstwo. Czy ją wykorzystam? Chyba tak, ładnie na progu, ładnie w powietrzu. No, szkoda by było tego nie wykorzystać, więc wykorzystujemy to. 137,5 metra, świetne noty i pewne zwycięstwo. Nie jakieś tutaj kosmiczne, bo to nie jest wcale duża przewaga, ale mimo wszystko pewne. Markus Miller drugi, Mariusz Lindwik trzeci. Jeśli chodzi o Polaków, to jeszcze Łukaszczyk w dziesiątce, Tomasiak też przyzwoicie, Habdas. I mamy jeszcze Tomasza Pilcha na miejscu 30. Bardzo słaby skok w finale niestety. Nawet do punktu K nie udało się dolecieć, ale w generalce naprawdę będzie to wyglądało dobrze, ponieważ Czofenik dopiero 11. Mamy już ponad 1000 punktów, kapitalnie. Możemy w ogóle w tym sezonie, jak dobrze pójdzie, pobić rekord wszechczasów, jeśli chodzi o zdobyte punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To może być naprawdę zdominowany przez nas sezon. No ale dobrze, na razie przechodzimy do drugiego konkursu w Sapporo. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja się poukłada z warunkami wietrznymi. Powinny być podobne, no są podobne. Znowu mamy wiatr pod narty mocny, więc bardzo mnie to cieszy. Dzienny konkurs tym razem. No i zobaczmy, skok kwalifikacyjny, przyzwoity, w granicach punktu HS, trochę przed 135,5 metra i miejsce szóste. Wygrywa te kwalifikacje Daniel Czofenik. No a jak będzie w samym konkursie? Na prowadzeniu znowu Czofenik, 140 metrów, troszkę mocniejszy wiatr, tylko niestety spada jego siła. No i ruszamy do walki o kolejny dobry występ, ale niestety tutaj na progu nie było najlepiej. No coś tam się z tego skoku udało wycisnąć, pół metra bliżej niż w kwalifikacjach, noty wysokie. Miejsce dziewiąte, więc jest szansa jeszcze tutaj na walkę o podium.
No ale Bresadola 140,5 metra naprawdę pocisnął nieźle tutaj resztę rywali. Zobaczymy, czy będziemy w stanie się do tego zbliżyć. No skok będzie lepszy technicznie niż ten z serii pierwszej, chociaż nie, jest krócej. 133,5 metra. Widzimy, że zgasły warunki, wiatr dużo słabszy, na pewno miało to wpływ, ale też skok był chyba za pasywny. Na tej skoczni trzeba skakać bardziej dynamicznie. No i kończymy ledwo w dziesiątce, na miejscu dziewiątym. Lauro Kos, Giovanni Bresadola i Kacper Tomasiak na podium. Tak to się kończy, a Czofenik ostatecznie za nami po słabym skoku w finale. Więc nasza przewaga tak naprawdę jeszcze się powiększyła, więc nie ma na co narzekać. Przechodzimy do zawodów w Willingen. No, skocznia, której nie lubię, ci, którzy śledzą tą serię od dawna, no to doskonale o tym wiedzą, że jest to skocznia, na której bardzo nie lubię skakać i tutaj zawsze notuję kiepskie wyniki. Czy to się zmieni w tym sezonie? No szczerze mówiąc wątpię w to, no ale może akurat, zobaczymy. W moim odczuciu bardzo dobry skok, no a miejsce oczywiście słabe, bo dopiero dziesiąte i duże straty punktowe. Typowo jak na Willingen. Nie wiem, nie mam patentu na tą skocznię i mam duży problem, żeby ten patent odnaleźć. Coś czuję, że już nigdy go nie odnajdę, bo tutaj naprawdę wiecznie skacze mi się słabo. No ten skok trochę lepiej chyba nakręcony. Okej, dużo lepsza próba. Nareszcie coś wyszło w Willingen. Jesteśmy na miejscu drugim, więc naprawdę... Wynik spektakularny jak na tą skocznię i na moje umiejętności na tej skoczni. Czy to utrzymamy? Jeśli tak, to będę w bardzo pozytywnym szoku. Całkiem nieźle na progu. W powietrzu też. No słuchajcie. Jeśli my tu wygramy w Willingen, a wiele na to wskazuje, bo został tylko Ortner, no to naprawdę te moje słowa, że nie cierpię tej skoczni, będą brzmiały dosyć śmiesznie. Uwaga. No i wygrywamy. I to z całkiem dużą przewagą. To jest raczej na pewno moje pierwsze zwycięstwo na skoczni w Willingen. Za nami Timi Zajc, którego dawno nie widywaliśmy już w ścisłej czołówce, i Maximilian Ortner. Wow, no naprawdę, zwycięstwo w Willingen to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakiej bym się spodziewał po tym sezonie. No ale cóż, no bardzo się cieszę oczywiście z tego powodu, że udało się tutaj w końcu coś pozytywnego wnieść na tą skocznię. No, warunki nie są niestety dobre w tym drugim konkursie również. Na początek oczywiście skok kwalifikacyjny. Trochę za pasywny, nawet zdecydowanie za pasywny. No i to będzie kiepskie miejsce, dopiero 12, ale to tylko kwalifikacje. Myślę, że w samym konkursie będzie dużo lepiej, zwłaszcza jeżeli uda nam się poskakać podobnie, jak miało to miejsce w konkursie pierwszym, jeśli chodzi o technikę. Zobaczmy. Trochę chyba za wcześnie na progu i chyba za ostro do przodu tutaj poszliśmy. No i niestety. Tym razem Willingen pokazało swoje oblicze, które dobrze znam z ostatnich lat. Mimo, że wcale nie czułem, żeby ten skok był jakiś tragiczny, to jednak był on krótki, no i dopiero 20 miejsce. No ale może będzie jakiś tutaj awans, jeżeli w drugiej serii uda się skoczyć lepiej, zobaczmy. Na progu dużo lepiej, oj w powietrzu też, to będzie bardzo dobra próba. Jedna z najlepszych chyba, jakie w życiu oddałem w Willingen. 144,5 metra w ciężkich warunkach i świetne noty. Przewaga jest spora, zwłaszcza później już za Juroszkiem, nad Herlem na przykład. Myślę, że z tym skokiem jestem w stanie awansować nawet gdzieś do szóstki. Może to odważne stwierdzenie, patrząc ilu zostało zawodników. No szóstka, no może być ciężko, ale ósemka? Myślę, że realna. Zobaczmy. Utrzymujemy się długo na prowadzeniu. No i mówiłem, że do szóstki nawet jesteśmy w stanie awansować. Piąte miejsce. Zwycięstwo i piąte miejsce podczas weekendu w Willingen brałbym w ciemno. Naprawdę, to jest świetny wynik. Nikaido, Granerud i Imhoff. Granerud w tym sezonie, mam wrażenie, trochę odżył na stare lata, można powiedzieć. Natomiast Ryoyu Kobayashi 30. A Czofenik dwa miejsca za nami. Tak to w tym momencie się prezentuje. Tomasiak Habdas na miejscu 7. i 8. Więc przechodzimy dalej i mamy teraz zawody we Lwowie. Pozwólcie, że na chwilę tutaj wyjdę i zerknę na to, jak to się dalej układa w kalendarzu. Bo tak, mamy zawody we Lwowie, później Ironwood, Harachow, Lahti i ostatnia część sezonu z Rower, Mistrzostwami Świata w Lotach, nową skocznią w Kowalowej i finałem w Planicy. Więc na czym my chcemy ten odcinek skończyć, bo resztę sezonu zostawimy sobie na następny odcinek, na jeden odcinek. Tutaj już nie będzie to dzielone w żaden sposób. Więc tak, zrobimy jeszcze zawody we Lwowie, w Ironwood
I czy jeszcze w Harachowie? Myślę, że można. Lahti i resztę zostawimy sobie na kolejny odcinek, czyli jeszcze trzy weekendy nas czekają w dzisiejszym odcinku. Tak więc wracamy do rozgrywek i teraz weekend we Lwowie. Zobaczymy, jak w tym sobotnim konkursie sobie poradzimy, jakie będą warunki. To jest skocznia ogólnie, którą lubię, choć jest bardzo specyficzna, bardzo nietypowa, ale mimo wszystko i nie jest wcale taka łatwa, ale mimo wszystko jest całkiem ciekawa. Lata się tutaj bardzo wysoko, no i ten skok daje mi zwycięstwo w tych kwalifikacjach. Szczerze się nie spodziewałem, bo on nie był wcale taki dobry. No ale fajnie, że mimo słabszych skoków jestem w stanie wygrywać. Bardzo bliskie skoki. No Paolo Sari i Czofenik tutaj wyżej poprzeczkę zawiesili. No zobaczymy. 133 metry w tych warunkach to są dobre próby. Oj, chyba za wcześnie trochę na progu. W powietrzu może troszkę lepiej niż w serii kwalifikacyjnej, ale ostatecznie blisko. 127,5, siódme miejsce. No będziemy atakować w finale. 131,5, Nikaido prowadzi już od dawna, więc widzimy 127,5 metra do skoczenia, żeby objąć prowadzenie. Myślę, że jest to do zrobienia spokojnie. Ojej, tylko no nie, jak się tak spóźnia skoki. Tragiczny występ. No jedna z największych wpadek w tym sezonie, ale co ja mogę dodać? No 20 miejsce, fatalnie. Czofenik, Paolo Sari, Miller, czołowa trójka, Tomasiak bardzo wysoko, Pilch też, Wąsek nieźle, Habdas przyzwoicie, my słabiutko. Enzo Milesi, 30 miejsce, niedawny zwycięzca. No a w Pucharze Świata troszkę odrobił Czofenik, ale dzięki temu, że wciąż mamy naprawdę dużą przewagę, no to nie musimy się jakoś tutaj obawiać takich pojedynczych wpadek, no a wiemy, że one będą miały czasami miejsce, ale gdy skacze się na przestrzeni całego sezonu tak dobrze i stabilnie, to jakaś jedna drobna wpadka naprawdę nie robi dużej różnicy. A teraz mamy wieczorny konkurs, ładnie wyglądają te liny tutaj oświetlone, podtrzymujące najazd. No i w tych warunkach skoki dużo dłuższe będziemy mieć. Czwarte miejsce w kwalifikacjach, a zwycięzca nie widziałem kto, ale jakiś Polak na pewno. 140,5 metra, bardzo dobry skok. 141 teraz Czofenik. Mimo, że wiatr się zrobił trochę taki boczny, no ale może będziemy w stanie się gdzieś tam do tego zbliżyć. Zobaczmy, na progu nieźle, w powietrzu też wygląda to całkiem przyzwoicie. Może troszkę za pasywnie, ale nieźle. Jestem zadowolony mimo wszystko z tego skoku. Drugie miejsce. Strata do Czofeniga nawet nieduża, więc jest szansa na podium, a nawet na zwycięstwo. Prowadzi Sundal, 140,5 metra i duża przewaga nad rywalami, więc ruszamy tutaj do walki o podium. Na progu dobrze, o to będzie fajna próba, to będzie jedna z najlepszych prób w ostatnim czasie. Chociaż trochę ścięło w końcówce i co? Drugie miejsce, szkoda. Został Czofenik, więc podium mamy na pewno, a które miejsce dokładnie? Drugie. No gdybyśmy wyprzedzili Sundala, to mielibyśmy tutaj zwycięstwo. Czofenik spada na miejsce czwarte, a za nami jeszcze na podium Paolo Sari. No więc w tym sezonie już 11 miejsc na podium mamy, a to oznacza, że łącznie w karierze 77, to było właśnie 77 miejsce na podium, naprawdę już tego się sporo uzbierało. No a jeśli chodzi o zwycięstwa, to mamy ich już 28, pięknie. No więc przechodzimy do weekendu w Ironwood, na skoczni, którą bardzo lubię. Taka półmamucia skocznia, no to dobrze o tym wiemy. A ja lubię tego typu obiekty, tak samo jak obiekt w Klarholz na przykład. Mamy wiatr pod narty, więc myślę, że szykuje się tutaj bardzo fajny, przyjemny konkurs. Na początek kwalifikacje, no i spóźniony potężnie skok, ale mam nadzieję, że coś tam jeszcze się z tego wyciągnie. No coś tam się wyciągnęło, miejsce 11. Okej, Imhoff te kwalifikacje wygrywa. No o ile teraz trafimy na progu, to będzie na pewno dużo lepiej. 189 metrów tam widziałem prowadzący ma, nie wiem kto to. No ale nie na tym się teraz skupiamy. Teraz trafiony na progu ten skok był zdecydowanie, więc to będzie niezła próba. Oj tak, to będzie świetna próba, choć nie na prowadzenie. Na miejsce drugie, 187,5 metra, a prowadzi Habdas, świetny skok. A my mamy przewagę nad kolejnymi zawodnikami, więc dobrze się to mimo wszystko poukładało. Myślę, że jesteśmy wciąż w grze o zwycięstwo. Paolo Sari, 188,5, fantastyczna próba i nie będzie go tak łatwo wcale teraz wyprzedzić. No ale ruszamy do walki i niestety skok spóźniony. Czy utrzymamy w tym konkursie miejsce na podium? Może być bardzo ciężko, zwłaszcza, że nie dość, że spóźniony skok na progu to jeszcze misklik. Bo to lądowanie, dobrze, że ten misklik tak późno, a nie, że tam zaraz po wyjściu z progu, ale no dało się tutaj jeszcze z 10 metrów to pociągnąć, więc niestety fatalna sprawa, bo spadamy na miejsce 9 po tej
potężnej wpadce. No jestem zły na siebie, naprawdę, bo na skoczni, którą lubię, mogłem wygrać. Wystarczyło wyprzedzić Palosariego. Ojejku, no szkoda. Habdas na podium, gratulacje. Trzofenik trzeci trochę odrobi do nas, no ale nie jakoś dużo. Mam nadzieję, że uda mi się zrehabilitować w tym drugim konkursie w Ironwood. Oby to było możliwe, oby też warunki były sprzyjające. Odległości są niezłe, ale nie jakieś rewelacyjne. No, jest praktycznie bezwiecznie, jak widzicie. No ale to nie są najgorsze warunki, mogło się to potoczyć dużo gorzej. Ten skok kwalifikacyjny jakiś świetny nie będzie, szarpnięty mocno na progu. Ale udało się całkiem niezłą odległość wycisnąć i drugie miejsce w tych kwalifikacjach. No a jak będzie w samym konkursie? Zaraz zobaczymy jeszcze, jak dokładnie się poukłada ten wiatr. Trzofenik bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił, a warunki układają się jak na razie bardzo fajnie. Lekko podnarty wieje. No i zobaczmy. Na progu troszkę może za wcześnie, ale jesteśmy wysoko nad zeskokiem. To będzie dobra próba. Za punktem HS, więc jest dobrze. Miejsce drugie, 183,5, jesteśmy za Trzofenigiem. I będziemy atakować. Będziemy przede wszystkim starali się utrzymać to miejsce na podium. Zajc 185, dobra próba. No i byle nie popełnić takiej wpadki jak w pierwszym konkursie teraz. Zobaczmy. No teraz dużo lepiej. Ładne wyjście z progu, ładnie w powietrzu. I myślę, że jest szansa tutaj nawet na zwycięstwo. 183,5, tyle samo co w serii pierwszej, ale zobaczcie na noty. Prawie od wszystkich dwudziestki. Te noty, które zostały wliczone, to są same dwudziestki. Przewaga ogromna. Coś czuję, że nie skoczy tego Austriak. Tak mi się wydaje. A jednak skoczył. Niedużo. Wyprzedził nas minimalnie. Zobaczcie, jak nasza dwójka odsadziła resztę. Ale szczerze, nie myślałem, że da radę. Nie myślałem, że wytrzyma. I w ogóle podium żywcem wyjęte z dwóch ostatnich sezonów, nie? Trzofenik, ja i Timmy Zajc. Trójka, która zdominowała kompletnie dwa ostatnie sezony. Więc naprawdę ciekawie się to tutaj poukładało. W generalce bardzo ładnie to wygląda, ale Trzofenik goni mnie pod względem wygranych konkursów. Przechodzimy do drużynówki w Harachowie, na największej skoczni świata jeszcze w tym momencie. Natomiast wiemy, że już w tym sezonie ta największa skocznia świata się zmieni na skocznię w Polsce, w Kowalowej. Zobaczymy, jakie będziemy mieć warunki w tym treningu, ale patrząc po odległościach, to nie są jakieś super, chociaż jest to wiatr taki trochę boczny, trochę podnarty, więc całkiem nieźle to wygląda. No i jak my się tutaj spiszemy w tym skoku treningowym? Wydaje się, że to może być całkiem dobra próba. Ładnie trafiony w próg ten skok, ładnie w powietrzu, choć troszkę w końcówce jakby ścięło. 238,5 metra i to był najlepszy skok w naszej kadrze, bo reszta naprawdę skakała fatalnie, może poza Habdasem. No ale to tylko trening, który swoją drogą poukładał się niesamowicie dziwnie. Szwajcaria wygrała przed Włochami. Okej, no ale przechodzimy już do właściwych zawodów. I Polska zaczęła tragicznie, 181,5 metra Habdasa. Niewiele lepiej Wąsek. Co się dzieje, chłopaki? Tomasiak? 240 metrów. No on się akurat postarał. No ale teraz ja się muszę też bardzo postarać, jeśli chcemy jeszcze włączyć się do walki o podium. Więc ruszamy. Spóźniona próba i kompletnie zepsuta próba przede wszystkim. Jeszcze coś tam z tego wyciągnę, ale nie. To jest po prostu koszmarny skok. Niestety, parę tych wpadek, trzeba przyznać, w ostatnim czasie się zdarzyło. Nie są to aż takie wpadki jak Habdasa i Wąska, co trochę pociesza, ale to jest szóste miejsce. Szóste miejsce, fatalna sprawa. Ale... nie, Niemcy są wysoko, dobra, już myślałem, że Niemców zabrakło, ale zabrakło Norwegii. Znowu, drugi raz zabrakło Norwegii w serii finałowej, niesamowita sprawa. To jest mamucia skocznia, więc wiemy, że tutaj się jeszcze może to różnie poukładać ostatecznie. Nie tracę nadziei na podium, tym bardziej, że Słoweniec tutaj zepsuł, widzimy Lourokos, ale fantastyczny skok Palosari. No ale znowu bliziutko Habdas, no co się dzieje z chłopakami tym razem? Poprawił się Wąsek, czy się poprawi Tomasiak? Znaczy Tomasiak się nie musiał poprawiać, bo skoczył świetnie, ale teraz skacze słabiej dużo. Więc raczej niestety Polska na podium tutaj w Harachowie nie stanie. No ale jeszcze spróbujmy się przynajmniej zrehabilitować za nieudaną serię pierwszą. No i to będzie dużo lepszy skok na pewno. Ale czy będzie to skok fantastyczny? No fantastyczny może nie, ale przyzwoity. 240 metrów i jak najbardziej dobra próba. I kończymy to jakimś cudem na podium. Zepsuł trunc kompletnie, Steinbeiser jeszcze bardziej,
zepsuł Kuisma. Bresadola dobrze skoczył, Kobayashi słabiutko. Niesamowite, opłaciło się naprawdę tutaj wspiąć na wyżyny umiejętności i skoczyć bardzo daleko. No bo ostatecznie mamy to podium. Świetnie, więc ostatecznie naprawdę dobrze się to dla nas wszystko poukładało. Mamy drugie miejsce w Pucharze Narodów jak na razie. No i przechodzimy do ostatniego na dzisiaj odcinka. W następnym odcinku zostaną zawody Pucharu Świata w Lahti, skrócone Row Air, Mistrzostwa Świata w Lotach w Vikersund, nowa największa skocznia świata w Kowalowej i Planica, więc same naprawdę ciekawe, fajne wydarzenia. Kolejny odcinek będzie mega interesujący. No ale zobaczymy jeszcze, jak ten zakończymy. No niestety, warunki nie sprzyjają kompletnie, mocno z tyłu wieje. Ten skok też nie był jakiś dobry, dopiero ósme miejsce. No ale może uda się powalczyć mimo wszystko o podium, byłoby pięknie. Lindvik, 239 metrów i on prowadzi w tym momencie. Jak będzie po naszym skoku? Zobaczmy. Ładnie na progu. Nieźle w powietrzu to wygląda, to może być bardzo dobra próba i chyba będzie. Pięknie, słuchajcie. To był jeden z najlepszych skoków, chyba jakie oddałem w ogóle pod względem technicznym. Nie na tej skoczni, ogółem w DSJ-cie. To była kapitalna próba, bo w tak trudnych warunkach, których nie cierpię, zrobić taką przewagę, 243,5 metra z wiatrem z tyłu, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest fantastyczny wynik i też Polacy pozostali wysoko. Szkoda by to było teraz zmarnować, ale Domen Preutz to zrobił, 246 metrów, potężna przewaga. No i musimy znowu skoczyć bardzo dobrze, jeśli chcemy wygrać. Ale drugie miejsce raczej mamy w kieszeni, bo tam przewaga jest potężna. Ładnie na progu, ładnie w powietrzu, choć nie tak czyściutko, jak w serii pierwszej. No ale wygramy to bez większego problemu. Fantastyczny konkurs, 239,5 metra, wysokie noty i potężna, ponad 10-punktowa przewaga nad Domenem Preutzem, a dalej to już w ogóle nie mówię, nad Lindvikiem gigantyczna przewaga, jakieś 28 punktów, niesamowita sprawa. Polacy, Tomasiak wysoko, szósty, w dziesiątce też jeszcze Łukaszczyk, blisko był Habdas, więc zerkamy sobie na klasyfikację generalną. 7 zwycięstw mamy już w tym sezonie. Wyrównaliśmy nasz najlepszy w karierze wynik, nasz rekord, a na pewno na tym się nie skończy. Będą kolejne zwycięstwa, jestem tego pewny. Przewaga jest piękna. No wydaje się, że jesteśmy na najlepszej drodze, żeby wygrać drugą z rzędu kryształową kulę. Tym razem w zupełnie innych okolicznościach, dużo lepszych, z dużo większą przewagą i z dominacją przede wszystkim w tym sezonie. No ale czy tak rzeczywiście będzie i czy sięgniemy po nasz upragniony medal Mistrzostw Świata w lotach narciarskich indywidualny? O tym wszystkim przekonamy się w następnym odcinku. Za dzisiejszy już bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem.